Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Teraz czas na przegląd prasy. Jak to w poniedziałek jest naprawdę dużo do czytania. Mamy i dzienniki, i tygodniki i jest w nich naprawdę co poczytać. Zacznijmy od dziennika Gazety Prawnej. Biznesowa podróż prezydenta. Jak już mówiliśmy o tym przed chwileczką w porannej rozmowie. Prezydent Andrzej Duda wybiera się dziś do Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych weźmie udział nie tylko w dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W programie wizyty znalazły się również spotkania biznesowe. Głowa państwa zamierza reklamować. Polskę wśród przedstawicieli amerykańskich funduszy oraz banków inwestycyjnych. Nasz kraj jest jednym z najlepszych rynków do inwestowania w Europie. Mamy stabilny rząd, dobre perspektywy ekonomiczne i dobrze wykształcone kadry, przekonuje prezydent Andrzej Duda. Nas właściwie przekonywać nie musi, natomiast za oceanem by się rzeczywiście przydało i na pewno o tym Andrzej Duda będzie na spotkaniach mówił. Zerknijmy do Rzeczpospolitej, bo tutaj trochę o. Polskiej polityce. Lider PiS robi przegląd kadr podczas spotkań z innymi klubami parlamentarnymi. Andrzej Duda też między innymi podobno rozmawiał o jakichś przepływach posłów z klubu do klubu. Lider PiS rozmawiał o tym, czy Jarosław Kaczyński rozmawiał o tym ze swoimi posłami. I według naszych rozmówców pisze, Rzeczpospolita Kaczyński miał na spotkaniu powiedzieć, że szeregi klubu PiS zasili wkrótce od trzech do siedmiu nowych posłów, no bo niby Większość jest, ale chodzi o większość tak naprawdę stabilną, żeby przy ważnych głosowaniach nic się nie wydarzyło. O kogo chodzi? O możliwym przejściu do klubu PiS posłanek z klubu Republikanie. Jednak jak słyszymy, tylko jedna z nich, Anna Maria Siarkowska, rzeczywiście jest tego bliska. Jej koleżanki Magdalena Błęńska i Małgorzata Janowska mają pozostać posłankami niezrzeszonymi, a środowisko Republikanów długoterminowo chce postawić na współpracę nie z PiS, ale z Jarosławem Gowinem. No to tutaj mówimy o najpierw było od trzech do siedmiu. Tutaj podają trzy nazwiska, choć tak naprawdę jedna podobno z pań posłanek jest zdecydowana. Ja ze swojej strony radziłbym jeszcze spojrzeć na Angelikę Możdżanowską, która niedawno opuściła szeregi Klubu Prawa Polskiego Stronnictwa Ludowego i podobno jest w bardzo dobrym kierunku, aby znaleźć się w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale może to tylko sejmowe plotki. Spójrzmy na wprost. Coś mi ta akcja wygląda na kreowanie nowego lidera, chociaż ten lider jak widzimy wcale nowy nie jest, bo wszyscy go dobrze znamy. Balcerowicz wraca do gry, współpraca z Wałęsą nowa książka, spotkania z ludźmi i hasło pokaż populistą gest Kozakiewicza. Czy chodzi tylko o promocję nowej książki Leszka Balcerowicza, czy rzeczywiście o kogoś, kto mógłby tą zjednoczoną opozycję przeciwko prawo i sprawiedliwości, przeciwko zjednoczonej prawicy pociągnąć, tego nie wiemy. Od lat jest recenzentem życia publicznego, ale ostatnio staje się coraz bardziej aktywny. Mowa o Leszku Balcerowiczu ekonomiście liderze partyjnym twórcy polskiej transformacji człowieku który budzi emocje No wychodzi na to, że Leszek Barcelowicz wychował sobie Ryszarda Petru, ale Ryszard Petru spełnia, postawionej przed sobą roli nie spełnia więc chyba tutaj mistrz będzie musiał wkroczyć do gry jak będzie zobaczymy dzisiaj w porannej rozmowie z Michałem Dworczykiem wiceministrem obrony narodowej rozmawialiśmy dużo o artykule w sieci. Operacja wrobić Macierewicza, ujawniamy tajny raport służb, głośna książka oskarżająca szefa MON o rzekome powiązania z Rosją to w rzeczywistości prowokacja na rzecz Kremla. Wojciech Biedroń pisze o takiej analizie i o pewnym mechanizmie, jak to się dzieje, że ktoś może sprawiać wrażenie, ktoś może odnieść wrażenie, że świat, że Europa, że Zachód, że Niemcy, że Amerykanie interesują się takimi pomówieniami wobec ministra Macierewicza, że ma on powiązania z, z Rosją. Z rosyjską mafią, z rosyjskimi służbami. 26 czerwca 2017 roku do księgań trafiła książka Tomasza Piątka Macierewicz i jej tajemnice autor dziennikarz gazety Wyborczej sugeruje w niej że szef MON i ludzie z jego otoczenia mają powiązania z rosyjską agenturą i mafią. Mechanizm wygląda tak, że to polscy autorzy są przepytywani przez zagraniczne media, a potem cytują te zagraniczne media, właśnie sugerując, że to niby świat się tak troska i interesuje tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje wokół Antoniego Macierewicza. Konfabulacje, i nonsensy Tomasza Piątka ten artykuł Piotra Gontarczyka no to jest prawdziwy cios prawdy w te wszystkie tezy postawione w książce o ministrze obrony narodowej takie też mało smaczne pomówienia czasami niektóre działania Macierewicza pisze Gontarczyk upodobniają Polskę do Rosji na przykład lansowanie paramilitarnych organizacji nacjonalistycznych w ten sposób między innymi Tomasz Piątek wiąże Antoniego Macierewicza z rosyjskimi służbami poprzez jakieś skojarzenia i domysły a poza tym wygląda na to że wystarczy być z kimś na jednej uczelni albo wziąć kredyt w czyimś banku aby zostać powiązanym z rosyjskimi służbami i mafią więcej w tygodniku sieci operacja wrobić Macierewicza, a już za chwileczkę Maciej wośko i Grzegorz Uszpolewicz, prezes Awiwa, to będzie nasza rozmowa gospodarcza.